Tylko musiałaś iść jechać do szkoły. Chodziłam przed wojną, chodziłam piechotą. Następna grupa no wszędzie chodziłam seniorów. A potem na Śląsku, w Bytomiu, było niedaleko do szkoły. Gdzie te dwie rury? Okej. Następna grupa seniorów. Cię z 18 marzec. Z tej samej organizacji, Polker. Właśnie jakieś zabawy sobie tutaj szykują. Przebiera i wybiera. I wspominają, jak było kiedyś. Mleko, nie musiałem, bo nie było. Cały kocioł tego mleka. Jak nazywać musiałeś nauczyciela? Proszę panią. A na przykład w szkole średniej już mówiliśmy profesor. Szur. Chociaż tak nas nie miało. Dokładnie. Zaczynać z biura. Czy to nie było? Jak to radę? Wszyscy ty. To masz, Halinko? Ja z każdego przedmiotu. Już powiedziałam, że wspominacie dawne czasy. A teraz nie. Zosia? Jak w ławkach siedzieliście, pojedynczych czy podwójnych? Myśmy siedzieli się podwójnych, tych z kałamarzy. I zawsze mówi bardzo dobrze. A później przy stolikach. Ania? Czy robiono zdjęcia klasowe? To znaczy, tak, co roku były robione. Raz w roku przyjeżdżał ten. Fotografii robił. Pojedyncze albo i grupowe. Czy uczyłaś się wierszy lub piosenek na pamięć? Tak, tak, a szczególnie te na tę akademię, to wtedy człowiekowi nic nie wchodziło do długo się uczyło. A występowałaś na tę akademię? Tak, no wiersz nieraz mówiłam. Piosenki to raczej były takie, wiesz, chórek jakiś coś. Indywidualnie nie pamiętam. Ja nie śpiewałam. Ale który to był rok? Teraz ty. Czy była piosenka obok twojej szkoły? Ja mam, jakie zabierałaś jedzenie do szkoły? No to kanapki. Przeważnie bułki. Moja mama szła zawsze rano po bułki i jeśli to bułka w masełku i tam na to przeważnie żółty serek. Ja wyjeżdżałam na kolonie, pamiętam jak tego, że zaraz nas uczyli tańczyć i grałam, te występowali, jakoś zasiali górale. To no, tak, 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 że było bardzo fajnie na kolonie. A pamiętacie, to z zakładu pracy. A uczyłyście się już rosyjskiego? Ja już uczyłam. Wow, pewnie. Dlatego się Bukwa nazywała. A też musieliście śpiewać te piosenki Pufiegda, Budiec, Fona. No tak, tak. No to śpiewamy. A słuchaj, jeszcze a propos tych kanapek, słuchaj, bo ja miałam taką serdeczną przyjaciółeczkę, że ona miała. A my kręciliśmy z krzesłami do góry? A nie, u nas kręciliśmy. Tak, bo poszliśmy na wycieczkę do parku i się, wiesz, rozbiegliśmy gdzieś i za karę trzymała nas tak długo, że rodzice zaczęli przychodzić i niepokoić coś z dziećmi, a my klęczaliśmy i tak krzesła. To już jest torturowanie. To jest tortura. Nie, klęczenie i podnoszenie rąk to było normalne, ale... A jeszcze wiem, że takie były z grochem jakieś takie te i właśnie te urwisy to właśnie mieli klęczeć na grochu. To moja mamusia takie stosowała. Ej, ma ula szkoła. Ale to wiem, że nie poskrywało. A kto miał w klasie, bo to już tutaj się powtarzają, ale a kto miał w klasie osobę, która skarżyła? Bo moja przyjaciółka. Ale ona była taka numer jeden. Było, że była godzina wychowawcza, to Anneczka Sosnowska, nie pamiętam nazwiska, ale Anneczka znała, właśnie miała przyjechać do mnie w kwietniu. Ona siadała tak, dokładnie, głowę tak. A ja się zawsze pytam, jak ja przyjechałam. Tak, bardzo fajne w ogóle tego, ale ona tak i tak zawsze. Pani profesor, a ten to tamtego, a ten to z tym, a tamten to tego i dosyć. Nie potrzeba, nie późniejszy. To teraz, to w szkole
jak taki świat wielki, to ty by zaraz dostał lalkę. O, cóż, myślę, że chciałabym, że było to chciałoby się stać. Tak, ale bo ona zawsze chciała sprawiedliwości. I ona zawsze tę sprawiedliwość widziała, że musi być. Tak, na każdej tej. Niektórzy dziś do tej sprawiedliwości. Tak jest, poszukują się wszędzie na każdej. Chciałam, żebyśmy wyszli, a bo dziewczyna i właśnie... Wyrosła z tego. Tak. I nie, ale Karol ma rację, skarży Wita zawsze dostał gdzieś tam w korytarzu albo w aplikacji. I tak sobie grupka tutaj wspomina. Mieli przygotowane kartki z pytaniami. O młodszych latach. Latach zwłaszcza szkolnych. I na słoneczku na werandzie sobie siedzą i wspominają. Potem będą, są już po śniadaniu, a potem będą mieli pieczenie kiełbasek na ognisku.